Siemanku. Dzisiaj naprawiamy furę. Mówię cicho, bo Martyna jeszcze śpi. A ja jadę do siebie na warsztat. Odkręcamy tutaj film powietrza przede wszystkim od góry, który został już dokręcony w tego. Więc weźmiemy tu wszystko. Ja nie wiem, co tu jest, ale tu jest metro. Widzicie? Samochód już się prawie rozgrzał, więc trzeba będzie go zgasić i wlać, i wlać, i wlać, i wlać to. To jest jakaś pukanka. W ten sposób do silnika ma pochodzić 10-15 minut, żeby tam się wszystko wyczyściło i tak dalej. Mam nadzieję, że za bardzo się nie wyczyści, żeby nic się nie rozstrzeliło. Ja no tak to nie wygląda ten, tylko tutaj ten pasek nie wpływa. Podchodzi dziwnie. To jest na mnie ojciec, czyli Mareczek. No trzeba go wziąć i od razu zrobić ten. Do góry olej spuścić. Tylko musimy jeszcze pukankę wlać, poczekać znowu 10 minut. A pukankę do czego? Do silnika. Do oleju? A żeby to ściekło lepiej? No to czyści coś tam jakieś. Ale puszcza się olej, który później się to leje jeszcze? Nie, najpierw się leje przed zmianą tego. Dobra. Bo ze skrzyni, z tego co tam oglądałem na YouTubie, to trzeba zostawić otwartą tą skrzynię z tego filtra, bo to musi postać, załóżmy, nie wiem, godziny, dwie, żeby to wszystko skapało. Skapało. Bo my z Łukaszem laliśmy, nie było to nagrane, ale my laliśmy z Łukaszem filtr do spryskiwaczy powietrza płyn i wycieka gdzieś dołem. No to się zobaczy później, no nie? No. To się wleje wody z konewki i się zobaczy, jak no idzie wysoko. Takie coś będziemy lać. To jest pukanka do silnika. Ty będziesz filtr oleju pewnie. Nie. Podnieca? Albo od. Takiego jeszcze nie było robione. Nie było tak. Do oleju, tak musimy te wszystkie oczy doskręcić, ale do oleju masz tutaj jeszcze. To albo to się leje z limy, raczej tak, bo to wygląda jak woda. Jak widzicie się olej później, do ciebie. Się zastanawiam, od czego tutaj jest mokro. Raczej z góry nam nie nakapało, nie? I wężyk do odprowadzania te od klimy nie działa. Majstry zrobili tak, że jest kat. Zamiast go wywalić, tylnych tych nie ma niestety. Stakotów gdzie. Zobaczcie, gdzie jest mokro. Bo wy wszystko wiecie, to powiecie. W tym miejscu jest mokro. W sensie widać, że to jest... No olej, no. To się poci. No, tylko taka kropla to już taki nie pocenia się, nie? Tak jakby łączenie samochodu ze skrzynią. Wszystkie. A mi się wydaje, że wiesz skąd to jest? A, to będziemy wymieniać, tak? Tak, bo to jest filtr. To na pewno tu musi trochę gdzie lecieć. Trzymasz drugie wiadro. Tutaj coś zwierciadło nie ma. No tak, to jest olej. A to trzeba filtr wykręcić. Tak, najpierw to wykręcasz, a potem to jest cały, to, ta osłona to filtr. Dobra, wiesz co, to tak ścieknie ten i... Albo tu gdzieś się cię poci, albo z tego tutaj. Widzisz, bo ta śruba jest mokra. Uszczelki gdzieś to tam coś. Tak jakby uszczelka od dolnej tego. Miski olejowe. No, bo z lewej strony jest czyściutko fajnie, a tutaj widać, że jest całe takie śrubkę. Uszczelki miski olejowej coś tam. Albo gdzieś tam dalej jeszcze może być trochę, bo tutaj zobacz, też jest zażygane. Jak wiecie, to możecie powiedzieć, od czego to się może pocić dokładniej. No, zaraz powiedzą, że to BMW, to normalne. Stary, mechanik to też człowiek, więc czemu ja mam tego nie zrobić? Trzeba się uczyć wszystkiego. Mam wyzwanie, chcę ten samochód robić samemu. Oczywiście samemu w taki sposób, że mam osoby do pomocy, czy osoby, które wiedzą mniej więcej jak to zrobić. Nie, to koniecznie są to osoby, które znają się na 100%. Może mi to nie wyjdzie, to zadzwonię po mechanika. Co? Ten napinacz taki. Luźny? Dobra, nie ma nic się go kręci. Przecież on powinien napinać, no nie? On powinien tutaj
być dobrze. Ten pasek powinien napiąć. A jest jak jest. Nie ma strachu. Dobra, tu wszędzie jest też zapocony. Jest coś. No ta uszczelka. Masz tutaj też, widzisz? Mhm. I tutaj ja bym, bo z góry nie cieknie, tylko centralnie tutaj, na tych uszczelkach. Od tej miski coś olejowej. Powiem tak, żeby chyba tu rozrząd zrobić, to trzeba wyjąć silnik, chyba, więc... Chyba tak. Więc to nie jest takie, że się ten, nie? Grunże jest na łańcuchu. No gdzieś tu się leje, tylko to trzeba zobaczyć, gdzie się leje i to po prostu wymienić, żeby się nie kapało, no. Cała miska jest zażygana. To kurwa jest... Takie coś mi wypadło. Takie coś mi wypadło. Stamtąd. Ty, zobacz, co tu jest. To ma nie, być. To tam wiesz, może jak coś do ustawiania, wiesz, później, no nie? Jak spina się skrzynię czy coś do ustawienia, wiesz. No tak to nie widzę, żeby gdzieś było na wyżej mokro, tylko tutaj ta jest do zrobienia, więc to trzeba zrobić, tylko pewnie, żeby to zrobić znowu, to też trzeba silnik cały wyjąć. Tu jest największy ten, może tu też coś leci. No i tyle, nie? No nie jest to przyjemne, ale jest do zrobienia w każdym bądź razie. Z tego będzie lepiej. Ten olej tak nowy. Normalnie jeszcze przezroczysty jest, więc chłop nie kłamał, że wymienił. A tu też jeszcze. I teraz tu i tu. Dobrze, no i tu. Ja mam odmienne zdanie z tego względu, że to przetestowałem i jak jeżdżę normalnie, to nic nie ubywa. Jak tutaj przycisnę i tak dalej, no to gdzieś w okolicy 100 ml na 1000 km. Czy to jest dużo, czy mało, to możecie się wypowiedzieć. Wy również. Usuniesz to tam, wiesz, w lewo. Tam. Tak, tam. Tam jest, no. Dobra, to wylej tam. Tam. No. Nie, no. Po co kable się? Nie. No ta tarcie mają tu wżery. A to się od czego stało? Ktoś pewnie przejechał klocki i tarł już samym tym zapewne. Zapewne od palenia gumy, bo to od niczego innego by się tu nie stało, ale... Przymierzę tylko i nie, tak źle się zabierasz. To gdzie to, którą to śrubę mam niby odkręcić? To? Tu. Nie, to tak, nie dosięgnie to. No to przejściówkę najpierw, jak nie to czekaj, ja wezmę. Nie, bo to nie podejdzie nawet ten. Pokaż. Nie włożysz tu, bo tu masz ten, widzisz? Czekaj, jest za krótko. Cofnij się. Dobra, się kombinujesz i zaraz zobaczysz, czy się da, ale raczej się nie. Nie, raczej bym ci trzeba ręcznie kręcić. Ręcznie chyba trzeba. Wezmę dłuższy jeszcze. To lepiej było albo całkiem na krótkiej, albo już na całkiem na długiej. Zdejmij dobre. Ładnie tu jest zakręcone to. To też się zdejmuje? Nie, do klocku chyba tego nie trzeba zdjąć w taki sposób. Przednie się wymieni, to pewnie przednie też by wypadało. Najpierw pojeździmy, zobaczymy, czy się nic nie zepsuje bardziej. Dlatego lepiej uważać na nogi. Z tego co się dowiedziałem, takie uszkodzenie nie ma wpływu na nic. Tak
mi powiedziano. Jeżeli uważacie inaczej, że trzeba je wymienić, to zrobię, ale prędzej będę to robił, jak będę wymieniał intercooler. A odnośnie tego dzwona, tak, ta BMK jest po dzwonie. Brawo. Z tym, że ja wiem, a większość BMK-zy tego nie wie. Mi o tym powiedział sprzedający. Ale czy mi to robi różnicę? Nie, znam wiele osób, co rozpierdoliło te samochody i jeżdżą dalej, nie ma z nimi problemu. A czy w ogóle w BMW jest jakaś różnica, czy cię ściąga, czy cię nie ściąga, jak i tak się bokiem leci? Nie, no więc mój samochód lubię, jak ściąga mnie na lewo albo na prawo i jest fajnie. Nie do tego, że trzymaj, ci na nogi nie wpadła. Albo czasami jest dobrze, wiesz... Trochę śrubkę zostali. No dobra. To tarcza jest git. A nie masz tak? Odsikaj. Zacisków nie pochlapać, bo ładne czerwone, ktoś zrobił, szybkie. Jeszcze tu pomalujemy, bo tak zeszła tu farba. Wiem dobrze, że to, ta farba raczej nie jest do tego, ale i tak jak już jest obdarte, to już bez różnicy będzie. Wiecie, że to nie do tego jest. Wiadomo, że to nie do tego, ale od razu jak wygląda. Już ten samochód kosztuje 5000 więcej przez pomalowanie pakietu. Nie, tu lepiej wzięło, złapało. Znaczy lepiej. Ona i tak jest tutaj dospawana, ta końcówka tutaj przy samym końcu. Nie wiem, kto to robił, w jaki sposób. Ale jest, wiecie, to jest obojętne. Majster by był zadowolony z takiej roboty. A, jeszcze wydech w międzyczasie pomalowałem, bo był taki o, co dotąd pomalowałem, jak widzicie. No bo całego nie będę tam brał. Niby to nie ma sensu, ale z drugiej strony, a jak już jestem pod samochodem, to wiecie, mógłbym pomalować dotąd, bo tam widać jeszcze rdzę, ale to jest nie rdzewka, czy tam fasówka, więc nieźle. Trzeba jeszcze wypluć te katy i będzie luks robota. Musimy załączyć ten, bo nam nie cofną zaciski, niestety. F5, seria 5. Wejdź do góry chyba. Nie. Nie, odpalić go nie mogę. Czekaj, wyłączę jeszcze raz. Zapłon. Nie, zostaw. Rozruch? Nie. Nie. Modułu hamulcowego postawię. Co? Funkcja ta musi zostać wykonana o następnych czynnościach. To nie to. Tryb warsztatowy weź pewnie. Raz, dwa, trzy. Już? Zaciska? W tę stronę, wyłącz to. Nie mogę. Zacisnęło? Zacisło? Nie, wyłącz. Teraz musi tego stronę, bo tu zawodowego wyskoczył, kurnia. Dobra. Cisnęliśmy tłoczek, wszystko jest git już, chyba. Trzeba założyć po prostu nowe klocki. Składamy. Są to miejsce, zakładamy gumki. Ten od środka. Odwrotnie, 180 stopni. Spójrz jedną stronę i mogę się gdzieś wskoczyć. Nie, a w sensie, że tu? Tu przy klockach, wiesz, to jest taki specjalny zmywać. No nie przekręcę. Ale popsikaj to, wiesz, tego, bo to odsmaru, wiesz. Dobra, zakładamy teraz filtry wszystkie i tak dalej. Tak, bo to się od... O, a to co to jest? To jest jakaś sprzęgiełko, wiesz? Coś na tej zasadzie. Trzeba trochę to wytrzeć. W sensie mówisz, żeby psiknąć tym? Nie, wiesz co, tu będę olejem przesmaruję te uszczęste trochę tu... olejem. A, tu trzeba odtagować, odpuścić. Smarowałeś to, co? No, smarowałem. A to jest do czego? Do, może, wlewu. Oleju, wiesz, ale tu gdzieś będzie z boku. Dobra, to gdzieś będziemy musieli. Gdzieś tam.
Jeszcze tu załapię, poczekaj. Nie wchodzi do środka. Na pewno to jest tak, a nie na odwrót? Nie, tak, tak, tak. Bo tam jest, wiesz, ten do oleju, no nie? To ma wejść do środka? Też. Jeżeli chodzi o przebieg, to nie wiem, nie mam pojęcia. Sam się nad tym zastanawiam. Jeżeli jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić, to z chęcią was wysłucham. Może da się sprawdzić poprzez skrzynię, bo wiem w niektórych samochodach, że tam się jakoś są też czujniki i tam też można jakoś odczytać te dane odnośnie przebiegu. Albo w jakiś inny sposób, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie, to może mi powiedzieć. Jak ten samochód został przyprowadzony do Polski, miał coś około 70 tysięcy mil, więc teoretycznie bardzo mało zrobił w Polsce, ale też bardzo długo stał, bo nie miał przeglądu i tak dalej itp. Też trochę mi się nie chce wierzyć w to, że ktoś tutaj to cofał, bo po co? Tym bardziej, że sprzedający pokazał twarz i wszystko, więc nie wiem, czy mu się by to opłacało, jeżeli by nie był pewny tego przebiegu. Nie wiem, czy to się leje, dlatego że będzie trzeba dolewać już na włączone. Chyba tak, bo coś, wiesz co, może wkręcimy. Nie, to nie wkręcasz. Bez śruby? Bez. Nie, chyba poczekaj. Nie. Wylewa się, dobra. Przerywa się. Czyli resztę będzie trzeba leć na odpalonym silniku. Wkręcamy już. Przykręciliśmy filtr oleju. Teraz to trzeba skręcić. Ten dobry. Wszystko na nowo. No dobrze. Wlejesz, trochę pochodzi i trzeba będzie skontrolować sam olej. No kurde, pasowałoby ten zbiorniczek zobaczyć, tak? No nie z wodnej konewki. Nie pomyśl, nie ma co go podnieść. Dobra, to najpierw to. Ale będzie wiadomo, gdzie leci. A to nie, bo tu jest zbiornik. Nie zobaczysz to. Odkładam to. Dobra, wyjmiemy to do góry. Dobrze, że się ornąłem. Akurat wiesz, gdzie postawiłeś? Przy chłodnicy. Na śrubie chłodnicy. Nic się nie stało? Nie, jeszcze nie zdążyło. Nie ma, bo to... Kombinerkami może, kurde, żartą, bo... To przykręcić jakoś. Będzie spawany plastik, to znaczy ten zbiornik, bo jest dość dziurawa na ta rurka. Jest tu, widzę, czego magnesa wezmę. Poczekaj.
wyskakuje. No kurde, to wina jest tej spinki. A była tu, ja ją przykręcę. Nie, nie wiem, co to jest. Tak, grubszym się dosyć. Patrz, ta kurnia od prawyki będzie dobra. Kolejna. No i co, zostało zdjąć tylko samochód z podnośnika i jechać. No niestety nie, bo się okazało, że hamulce nie hamują. Próby odpowietrzania się źle skończyły, dlatego że płyn, który był w zbiorniku, się zwyczajnie skończył i wessane zostało powietrze. Skończyło się tak, że musiał przyjechać mechanik i nam z tym pomóc, bo sobie nie poradziliśmy kompletnie. Nie było hamulcy, nie było nic. Była godzina 22, ja musiałem jeszcze przejechać do Wrocławia, ciężko z tym samochodem. Oczywiście to nie jest koniec przygody z naprawą samochodu. Już nagrałem odcinki z Bielska, gdzie go naprawiałem. Tak, dokładnie, byłem w Bielsku Białej specjalnie, żeby naprawić tego rzęcha, a jak mi poszło, będziecie mogli zobaczyć już w kolejnym odcinku. Dobra, skończyliśmy wszystko, dużo nie nagrywałem, bo już mieliśmy dość z tego samochodu. Nie róbcie tak jak my. Dzięki, że oglądaliście i na razie.